Większość najpopularniejszych i najgłośniejszych gier tworzonych jest przez wielkie, kilkusetosobowe zespoły, w których za samo oświetlenie potrafi odpowiadać osobny dział specjalistów. Jednocześnie od wielu lat mocno rozwija się również scena gier niezależnych. Dzięki coraz bardziej zaawansowanym i łatwiejszym w obsłudze edytorom, coraz więcej osób bez żadnej wiedzy programistycznej jest w stanie tworzyć gry, nawet w pojedynkę. Czasami są one bardzo proste, a czasami niezwykle zaawansowane i na pierwszy rzut oka trudno odróżnić je od produkcji tworzonych przez duże studia. Zdecydowanie najpopularniejszymi silnikami pozwalającymi tworzyć gry amatorom są Unity oraz Unreal Engine, na których powstały setki światowych hitów oraz do których stworzono dziesiątki tysięcy kursów oraz różnego rodzaju tutoriali. Nie są to jednak jedyne tego typu narzędzia. Dzisiaj przyjrzymy się trzem innym programom, dzięki którym każdy może stworzyć grę, niekoniecznie będąc programistą. Powstały w nich gry, które zarobiły potem miliony dolarów, zostały docenione przez krytyków lub pozwoliły ich twórcom na zdobycie pracy w profesjonalnym studiu. Zaczniemy nietypowo, bo od silnika RenPy, silnika, który służy do tworzenia tzw. visual noveli, czyli prostych pod względem rozgrywki, interaktywnych opowieści graficznych. Ale niech Was to nie zmyli, bo daje on dużo więcej możliwości niż może się początkowo wydawać. W końcu powstała na nim najlepsza polska gra zeszłego roku. Tworzenie gier w RenPy wymaga co prawda nieco programowania, w tym przypadku w języku Python, ale zostało ono bardzo uproszczone i świetnie opisane. Wystarczy, że wpiszemy odpowiedni tekst w oznaczonych przez edytor miejscach, a już będziemy mieli gotowy, prosty dialog. Do tego dodamy tło, grafikę postaci i visual novela gotowa. Jeżeli chcemy oprzeć naszą grę głównie na dialogach, to tak naprawdę pozostaje nam tylko napisanie ciekawej historii. Na silniku RenPy powstała m.in. gra Doki Doki Literature Club. Z pozoru visual novela, jak ich wiele, ale posiada ona bardzo niespodziewany twist, którego nie będę tutaj zdradzał. Na Steamie gra posiada już niemal 200 tysięcy recenzji, więc można bezpiecznie założyć, że została prawdopodobnie ściągnięta kilka milionów razy. Dzięki temu, że silnik RenPy oparty jest na języku Python, daje on dużo więcej możliwości niż tworzenie tylko prostych dialogów. Powstał w nim również polski Road Warden. Wydana w zeszłym roku gra to rewelacyjne połączenie Wiedźmina, Baldur's Gate'a i Gothica, które stworzyła jedna osoba z Wrocławia. Dla mnie to zdecydowanie jedna z najlepszych gier zeszłego roku, z mnóstwem istotnych decyzji, systemem ekwipunku i walką. A to wszystko na silniku do visual noveli. Kolejny przyjazny użytkownikom edytor to kolejny program pozornie służący do tworzenia typowo japońskich gier. Chodzi oczywiście o RPG Maker, a konkretnie jego najnowszą wersję RPG Maker MZ. Jest to kompletny pakiet, dzięki któremu błyskawicznie stworzymy grę przypominającą pierwsze odsłony serii Final Fantasy czy Dragon Questa. Szybko stworzymy tutaj nowe postacie, narysujemy mapy, dodamy przygotowane przez twórców potwory i gotowe. Możemy zwiedzać świat, rozmawiać z jego mieszkańcami i ratować fantastyczną krainę. Oczywiście grą zrobioną na domyślnych asetach raczej nie zawojujemy świata, ale od czegoś trzeba zacząć. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby potem dodać własne grafiki lub te kupione w internecie, czy w dostępnym w edytorze sklepie. To właśnie na silniku RPG Maker powstał chociażby uwielbiany przez wielu graczy To The Moon. Gra ma przytłaczająco pozytywne opinie na Steamie i ponad 50 tysięcy recenzji. Podobnym hitem jest również stworzone w RPG Maker Omori. Ta gra także może pochwalić się olbrzymią ilością pozytywnych recenzji. W przypadku RPG Makera możemy stworzyć gry nie tylko oparte na historii, ale także bardzo zaawansowane RPG. Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia i matematyka. Ostatni edytor, który chciałbym Wam polecić, to gra z PlayStation 4. Produkcja stworzona przez twórców m.in. serii Little Big Planet.
Dreams może się z pozoru wydawać prostą zabawką, ale w rzeczywistości jest to naprawdę potężny edytor dający olbrzymie możliwości działania, którego obsługi nauczycie się z przygotowanych przez twórców tutoriali. W tym przypadku całą grę da się stworzyć za pomocą pada. Co jednak najważniejsze, w swoich projektach możecie za darmo korzystać zarówno z własnych asetów, jak i tych przygotowanych przez innych graczy. Możecie je również rzeźbić wewnątrz samego Dreams. A co można stworzyć w Dreams? Niemal wszystko. Nawet kopię The Last of Us czy Ghost of Tsushima. Chociaż akurat te przypadki to raczej proste eksperymenty pokazujące możliwości Dreams, to znajdziemy tutaj również świetne, duże i grywalne tytuły, jak chociażby Trips Voyage. Grę inspirowaną Mario, której twórca został niedawno zatrudniony w Moon Studios, czyli w firmie odpowiedzialnej za serię platformówek Ori. Całe jego dotychczasowe doświadczenie związane z tworzeniem gier było związane właśnie z Dreams. Omawiany edytor jest również świetnym narzędziem dla artystów. Można w nim odtworzyć niemal wszystko. Specjalizuje się w tym szczególnie Martin Nebelong, który tworzy niesamowite obrazy ze znanych gier wyłącznie w Dreams. Dreams to wspaniałe narzędzie, ale niestety bardzo słabo promowane przez Sony. Nigdy nie doczekaliśmy się darmowej wersji, ani wersji na PC. A we wrześniu tego roku studio Media Molecule zakończy wsparcie dla gry. Na szczęście wszystkie dotychczasowe kreacje graczy nadal będą dostępne i będzie można udostępniać swoje własne dzieła. Oczywiście to, co dzisiaj opisałem, to zaledwie 3 z dziesiątków dostępnych edytorów. Świetne gry możecie tworzyć w Unity, Game Makerze, Unrealu, Godocie, Super Mario Maker, a ostatnio rewelacyjną opcją wydaje się również Unreal Editor dla Fortnite, czyli taka uproszczona wersja Unreal Engine, w której możemy tworzyć niesamowite gry dla olbrzymiej bazy graczy Fortnite. To, o czym warto jednak pamiętać, to fakt, że to są jedynie narzędzia. Stworzenie świetnej gry wymaga nie tylko pomysłu, ale przede wszystkim mnóstwa czasu i poświęcenia.